Dzień dobry Państwu, drugi dzień zmagań 8 edycji Pingla Cup. Jesteśmy w Grodzisku Mazowieckim, przypomnę tylko, w nowoczesnej, pięknej hali widowiskowo-sportowej. A ze mną jest Jakub Moliński, który przyjechał z miejscowości, gdzie ja chcę mieszkać, albo obok niej, czyli... Brzeg Dolny. Brzeg Dolny, proszę Państwa, na Dolnym Śląsku. Piękne okolice, ale nie o Dolnym Śląsku będziemy dzisiaj mówić, nie o Brzegu Dolnym, ale o tenisie stołowym. Gdybyś miał wymienić trzy takie rzeczy główne, które powodują, że chce się trenować tenis stołowy. Dlaczego go trenować? Gdybyś miał przekonać kolegę, który mówi, no ale to powiedz mi trzy takie obszary, które ja poprawię, które udoskonalę dzięki tym treningom i grze, to co by to było? To jest przede wszystkim refleks, to jest też... To jest też szybkość i zwinność, ale też to jest satysfakcja zwycięstwa zawsze, bo to, po trudnym meczu. Taka, budujesz się motywacyjnie, tak? Po każdym wygranym secie, po każdej wygranej piłeczce, kiedy wychodzą akcje trudne, kiedy wyciągasz nieraz piłeczkę prawie że z podłogi, tak? Wyrywasz. Czyli mamy te trzy czynniki bardzo, bardzo ważne. Refleks. No, wiele dyscyplin to szkoli, ale tenis tu wymaga ogromnej sztuki refleksu. Te oczy krążą, szukają i przygotowują się na piłeczkę. Ile ty lat już się szkolisz? Z 5 lat. Z 5 lat, Kuba, to jest kawał czasu. A masz lat teraz? 11. To zaczynałeś jako 6-latek? Tak. Jak to się zaczęła ta przygoda? Pamiętasz to jeszcze te 5 lat temu? Tak, to się zaczęło od tego, że ja mieszkam na wsi i właśnie na wsi moja trenerka zaczęła prowadzić zajęcia tenisa stołowego. Zaczęło się tak, że były zabawy, że mieliśmy rakietkę, mieliśmy utrzymać piłeczkę, skakaliśmy na skakance i tak dalej. Potem to się przekształciło już w grę na stołach. A potem, jak już wszyscy odeszli, to zacząłem grać normalnie w klubie. Przyjeżdżałem codziennie do Brzegu Dolnego i tam miałem po 2 godziny treningu. 2 godziny codziennie i teraz cały czas dojeżdżasz na te treningi? Tak, i gramy po 5-4 godziny. 5-4 godziny, czyli całe twoje życie kręci się wokół rakietki. Tak. Pięknie. I co, jesteś... Jak gdybyś miał te 5 lat temu podejmować taką decyzję i teraz co byś... Dokonałbyś tego samego wyboru? Tak. A widać, proszę Państwa, uśmiech, proszę zobaczyć, uśmiech na twarzy. Tak wygląda zadowolony tenisista Jakub Moliński z Brzegu Dolnego. Kuba, kogo chciałbyś pozdrowić? Chciałem pozdrowić moją rodzinę, mój klub i moich trenerów. Pozdrawiamy Was wszystkich z Brzegu Dolnego i... Bo Ty dojeżdżasz do Brzegu Dolnego, czyli mieszkasz dokładnie? W okolicach, tak. W okolicach. Proszę Państwa, piękne okolice. Jak macie okazję, odwiedzajcie Kubę, zabierze Was na trening. Warto te miejsca zobaczyć. Kuba, kciuk do góry i ruszamy z akcją. Powtórzymy razem. Tenis jest cool. Dobra, 3, 4. Tenis jest cool!